Witamy, jesteśmy częścią reprezentacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj mamy kolegę Tobiasza, kolega Michał Narciarz. Ja nazywam się Grzesiek, to jest koleżanka Aśka, jeździ na nartach. Tutaj mamy kolegę Krzyśka, który jeździ na desce i tak samo kolega Łukasz. Mamy coś powiedzieć o zawodach, no to może pokrótce, panowie, jak się jeździ dzisiaj? Jak wam się wydaje? Generalnie jeździ się ciężko, ale ja myślę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby godnie reprezentować Uniwersytet Wrocławski. I pozdrowienia dla pana rektora, dla małżonki i pozdrowienia dla pani w dziekanacie. I tyle z mojej strony. Kolega Michał może, jako narciarz, z której... No ja dzisiaj w końcu trafiłem w metę, bo tak wczoraj to miałem problem z tym. Znaczy, to nie, ja nie byłem tą osobą, która wywaliła tą metę. Tak, o, jakbyśmy dostali takie potężne dofinansowanie. Najlepiej sprzęt, tak. Tak właśnie, bramki, przede wszystkim bramki, jakieś smary, to się na pewno zawsze przyda. No co możemy jeszcze powiedzieć? Jesteśmy, tak, jesteśmy, jak najbardziej, jesteśmy bardzo dumni, że możemy reprezentować Uniwersytet. Z tej strony pozdrawiam też naszego trenera, pana Wojtka Bigla, który niestety nie może tutaj dzisiaj być z nami, nie mógł się z nami tutaj dzisiaj znaleźć, ponieważ miał pilny wyjazd do Warszawy. No, co możemy jeszcze powiedzieć? Stok jest przygotowany całkiem dobrze. Może Płeć Piękna się jeszcze wypowie na temat dzisiejszego zjazdu. Dzisiejszy zjazd był dla mnie niezbyt udany, ale stok fajnie przygotowany, fajne tyczki i ogólnie uważam, że wyjazd ogólnie jest bardzo udany, tym bardziej, że ekipa... Tak, najważniejsi są ludzie, także staramy się motywować nawzajem, staramy się tworzyć jakąś dobrą atmosferę, prawda, w drużynie i właśnie ewentualne niepowodzenia są na pewno rekompensowane przez ludzi, którzy tutaj w teamie się znajdują. No i co możemy jeszcze pozdrowić? Możemy liczyć na to... Ja bym chciał pozdrowić jeszcze żonę Mariolę. Cześć Mariola. No i chcieliśmy powiedzieć, że mam nadzieję, że Uniwersytet nas będzie dalej wspierał, że te jakieś jednak datki z prawda, AZS-u czy z Uniwersytetu na naszą sekcję będą jednak większe, bo to jest takie, prawda, zamknięte koło. Jeśli nie ma finansów, jeśli nie ma pieniędzy na wyjazdy, na treningi, no to niestety też nie może być jakichś porażających wyników. No staramy się jak możemy, mamy nadzieję, że te nasze starania zostaną jakoś docenione. No i dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.